Ale jednak chciałbym powiedzieć, że mimo że PiS ma ponad 30% poparcia, to KOD ma ponad 60% poparcia. I mamy komplet. Jeszcze chyba 10% zostało. To chyba kukizowcy. Słuchajcie, tutaj dzisiaj już bardzo dużo było mówione o tym, jak ten rząd obecny cofa Polskę. Czy wy wiecie, co to jest Wielka Orkiestra Jurka Owsiaka? Wiemy! Polska Akcja Humanitarna. Wiemy! Fundacja Budzik Ewy Błaszczyk. Albo Fundacja Anny Dymnej. Wiemy! A czy wiecie, co to jest Lux Veritatis? Wiemy! Tadeusza Rydzyka. Wiemy! Kochani, setki tysięcy, miliony ludzi gromadzi się wokół dobrych idei. Od wielu, wielu lat. A tymczasem ten rząd, od kiedy tylko objął przywództwo, to jakoś miliony płyną w stronę Torunia. Bardzo serdecznie gratulujemy Toruniowi. Bardzo serdecznie gratulujemy Tadeuszowi Rydzykowi. Miliony płyną z naszych podatków na jego szkołę, na jego radio, na jego telewizję i na jego jeden, jedyny możliwy punkt widzenia. Hańba! 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 I to nie o to chodzi, że to jest jego punkt widzenia. Proszę Państwa, Lux Veritatis i Tadeusz Rydzyk burzą to, co inni wypracowywali przez lata. Szacunek i zaufanie do organizacji pozarządowych. To nie może być tak, że jednoosobowo się zarządza, że miliony płyną tam albo inaczej. Organizacje pozarządowe tak nie działają. Hańba! 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 W latach 90. przeciętnemu Kowalskiemu organizacje pozarządowe, fundacje kojarzyły się z matactwami i praniem brudnych pieniędzy. Nie możemy do tego wrócić. Nie pozwólmy, żeby ten rząd przywrócił ten brak zaufania Polaków do Polaków, dobrych ludzi do dobrych ludzi. Organizacje pozarządowe już po tylu latach nauczyły się, robią bardzo dużo dobrego. Działają w tych wszystkich sferach, w których państwo nie domaga. Działają tam, gdzie ludzie chcą dać coś dobrego od siebie. My też jesteśmy tym ruchem oddolnym. I dzisiaj podważana jest nasza oddolność. Dzisiaj podważane jest prawa, są prawa podstawowe. Dzisiaj podważany jest Trybunał Konstytucyjny. Jutro być może podważane będą organizacje pozarządowe. Jutro być może to rząd zarządzi, że oni się tym wszystkim zajmą. Że to już jest niepotrzebne, żebyśmy my się gromadzili, żebyśmy my mogli robić coś oddolnie. Nie pozwólmy sobie na to. Organizacje pozarządowe... Nie pozwólmy! Nie pozwólmy! Nie pozwólmy! Nie pozwólmy! Nie pozwólmy! Nie pozwólmy! Szanowni Państwo, organizacje pozarządowe przede wszystkim nie chcą pozwolić na to, aby były kojarzone z przekazywaniem sobie pieniędzy, poznajomości, z przekazywaniem wielkich milionów ad hoc, bo ktoś ma na to taką ochotę. Nie pozwólmy się cofnąć do tamtych czasów. Nie pozwólmy! Dziękuję. Nie pozwólmy! Nie pozwólmy! Czapka jest arabska. Proszę Państwa, Arabów! Proszę Państwa, mamy wolność słowa. Dzisiaj takiej wolności słowa nie było jeszcze w Polsce. Wolność totalną. Można mówić wszelkie brednie, wszelkie bzdury, bez ryzyka, bez konsekwencji, bez rozumie, bez szczelnie. Jednego dnia można oświadczyć, że był zamach na prezydenta. Kiedy okazuje się, że zamachu nie było, następnego dnia można mówić, że posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego to jest spotkanie towarzyskie sędziów. Bezszczelnie, bezrozumnie, bez konsekwencji. Proszę Państwa, ja wróciłem właśnie z Warszawy. W kancelarii premier Szydło złożyłem protest podpisany przez 25 tysięcy Polaków w sprawie zwolnienia dyrektorów polskich stadnin koni arabskich. Pod tym 25 tysięcy podpisów. Ten protest został zainicjowany przez panią Kluzik Rostkowską i przez pana Bogusława Lindę oraz
oraz przeze mnie. Te trzy osoby reprezentują różne, stany społeczne. Aktor, reżyser, reprezentuje branżę, a pani Kluzik-Rostkowska politykę. Proszę Państwa, polskie Araby, polskie sardiny koni arabskich przeżyły bardzo wiele zmian, złych zmian. W 1863 roku car wyrzucił polską obsługę sardiny koni arabskich w Janowie Podlaskim i zainstalował tam Rosjan. To była kara za powstanie styczniowe. Później była nawała bolszewicka, sardiny Zangórzków, Dziedoszyckich, Branickich zostały splądrowane, konie ukradzione, część zabita. Wielkie stada zniknęły. Później przyszedł Wehrmacht, zabrał nasze konie do Niemiec. Przy końcu wojny przeżyły bombardowanie Drezna, po wojnie wróciły i z takiej garstki koni zbudowano potęgę dzisiejszego konia arabskiego. Później był Gomułka, który zarzucał im, że jedzą owiec, a można by z tego robić owsiankę. I to były, proszę Państwa, bardzo złe zmiany. I te wszystkie złe zmiany konie arabskie przeżyły. Ale dobre zmiany PiSu nie przeżyją. Przeżyją! 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 Proszę Państwa, jeszcze jedna refleksja. Ja nie chcę być Polakiem pierwszej kategorii. Nie chcę oczywiście być Polakiem ostatniego sortu, tak jak Państwo. Nie chcę, żeby Polska była tylko dla Polaków. Chcę być Polakiem w Europie. Ale mam poczucie dzisiaj, że jestem w takim miejscu, które ma tyle wspólnego ze słowem Europa, ile ostatnia sylaba słowa Europa. Proszę Państwa, jeszcze jedna konstatacja na koniec, smutna. To my, naród, wybraliśmy tę władzę. Niestety, my wybraliśmy. Coś spieprzyliśmy. I tak patrzę na Państwa, jest nas tutaj cała masa. Większość z nas to pokolenie 50 plus. Nie widzę tutaj młodzieży i to mnie bardzo martwi. Bardzo mnie to martwi. Czy to jest tak, nie? Czy to jest problem młodzieży, czy to tylko nasz problem pokolenia 50 plus? Ja sobie ciągle zadaję to pytanie. Może Państwo znacie na nie odpowiedź, bo wybory na pewno spieprzyliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jeżeli chodzi o wiek, to ta impreza organizowana jest we współpracy z Ludwikiem Turko i z panem Aleksandrem Labudą. I powiem Wam szczerze, że dla mnie to jest czysta korzyść. Myślałem, że jako juniora tutaj jest. Ja to jestem gnojek. Pozdrawiamy rektora i zapraszamy do nas. Dzień dobry Państwu. Ja się urodziłam w roku 93, więc mam równo 23 lata, więc nie jestem jeszcze taka stara. Jestem tutaj po to, żeby wytłumaczyć, jak wygląda ta sprawa w kwestii zagadnień prawnych. Jak wygląda kryzys konstytucyjny państwa w świetle naszego prawa? Bo to nie jest tylko tak, że to jest spór polityczny. To jest też kwestia prawna, bo prawo jest łamane. Wszystko zaczęło się od 11 listopada, nomen omen, kiedy prezydent Andrzej Duda odmówił przyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez sąd, przez Sejm poprzedniej kadencji. Stwierdził, że tak naprawdę oni nie są sędziami. Kilka dni później nowy Sejm głosami PiS i Kukiza przyjął nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, żeby móc wybrać swoich ludzi do Trybunału Konstytucyjnego, który ma być niezależnym organem władzy sądowniczej. Później przyjęto 5 uchwał, które mówiły o tym, że wybór 5 sędziów nie miał mocy prawnej. Jest to absurd, ponieważ Sejm nie może odwołać sędziego Trybunału Konstytucyjnego i my się na to zgadzać nie będziemy. Nie będziemy! Nie będziemy! Nie będziemy! Nie będziemy! Nie będziemy! Nie będziemy!
Od razu oczywiście wybrano nowych 5 sędziów, sędziów zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość. Nie poczekano nawet na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał orzekł, że wybór 3 sędziów spośród 5 wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji był ważny, a prezydent Andrzej Duda ma obowiązek przyjąć od nich ślubowanie. I już wtedy premier Beata Szydło odmówiła publikacji wyroku. Jest to absurd, jest to sprawa bezprecedensowa, ponieważ w ciągu 30 lat funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, od 1986 roku, taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. Zaraz potem zaczęto pracę nad nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Przyjęto ją 22 grudnia i ponownie premier wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdził, że jest ona cała w całości niekonstytucyjna. Ustawa ta miała paraliżować pracę Trybunału. I ponownie premier Beata Szydło odmówiła publikacji wyroku. Tak być nie może, my się na to nie będziemy godzić. Szydło, kup drukarkę! 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 My ci wydrukujemy! To już masz wydrukowane! My wydrukujemy! Jedziemy. I dochodzimy do dnia wczorajszego, do opinii Komisji Weneckiej. Przypomnę może, czym jest Komisja Wenecka. Komisja Wenecka jest organem Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego. Komisja stwierdziła, że wybór 3 sędziów był ważny i ma moc wiążącą i że muszą oni być natychmiast, niezwłocznie zaprzysiężeni. I my tego żądamy od prezydenta Andrzeja Dudy. Żądamy! 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 Komisja stwierdziła również, że opublikowanie wyroku jest konieczne i że obecnie została pogwałcona zasada praworządności. A polski rząd pogwałca nie tylko polskie zasady konstytucyjne, ale także europejskie standardy, które wymagają, aby wyroki Trybunału Konstytucyjnego były w pełni respektowane. Jednakże PiS w dalszym ciągu kpi nie tylko z nas, ale także ze społeczności narodowej i stara się umniejszać wagę opinii Komisji Weneckiej. Proszę Państwa, Prawo i Sprawiedliwość powołuje się na to, że zostało wybrane w demokratycznych wyborach. Ale musimy pamiętać o tym, że władze III Rzeszy również zostały wybrane w demokratycznych wyborach. My to pamiętamy z historii. Trybunał Konstytucyjny jest ostatnim bastionem, który pozwoli nam walczyć o naszą wolność i demokrację. I po to tutaj jesteśmy, aby tego Trybunału bronić. Konstytucja! 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 Szanowni Państwo, bo tutaj Staszek Chustkowski coś krzyknął Państwo razem z nim. Przed chwilą skakaliśmy. My w czwartek pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów zaśpiewaliśmy i może też zaśpiewamy dzisiaj taką piosenkę do Pani Premier. Wydrukuj wyrok, Beata, wydrukuj wyrok, wydrukuj wyrok, Beata, wydrukuj wyrok. Wydrukuj wyrok, Beata, wydrukuj wyrok, wydrukuj wyrok, Beata, wydrukuj wyrok. Wydrukuj wyrok, Beata, wydrukuj wyrok, wydrukuj wyrok, Beata, wydrukuj wyrok. Jest super. Szanowni Państwo, w poniedziałek jeden z polityków PiS-u zapytany przez publicznej rozgłośni Polskiego Radia Program Pierwszy przez niepolitycznego dziennikarza Rachonia, który wcześniej był rzecznikiem prasowym Prawa i Sprawiedliwości w Słupsku czy na Pomorzu, na pytanie o Komisję Wenecką, że Komisja Wenecka może postawić taką diagnozę, że coś było nie tak, odpowiedział: Komisja Wenecka to może najpierw w pierwszej chwili niech się zajmie tym, że poziom wody w Wenecji jest za wysoki.
arogancja władzy, arogancja tych polityków, tej pseudoprawicy, narodowej i socjalistycznej, nie może mieć miejsca. My musimy dać opór, nie tylko w tym miejscu, nie tylko tu, gdzie się spotykamy, ale w naszych rodzinach, wśród naszych znajomych, bo ktoś na nich głosuje, ktoś ich wybrał, ktoś na nie zagłosował. Jesteśmy tutaj nie dlatego, że jesteśmy gorszego czy lepszego sortu. Jesteśmy Polakami, takimi samymi, wszyscy razem. I wszyscy razem wiemy, że Polska oznacza wolność. Ta wolność jest w nas. Wszyscy razem! 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 Nikt nie ma monopolu na patriotyzm. Ja nie jestem gorszym patriotą od tych, którzy są z Prawa i Sprawiedliwości. Nie jestem gorszym patriotą od pani Anders, bo ona jest niby spadkobiercą w historii swojego ojca. A ja jestem spadkobiercą żołnierza, który walczył u jego boku. Jesteśmy takimi samymi patriotami. Kocham Polskę tak samo jak i wy. Kocham wolność. Ta wolność to konstytucja. Ta konstytucja to Trybunał Konstytucyjny. Przyszliśmy tutaj w obronie konstytucji. Przyszliśmy tutaj w obronie Trybunału Konstytucyjnego. Przyszliśmy tutaj w obronie wolności. Przyszliśmy tutaj w obronie Polski. Konstytucja! 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 Dziękuję, że jesteście tutaj. Będziemy zawsze, kiedy będziemy musieli bronić naszej wolności, naszej konstytucji, naszego Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję bardzo. No i brawo, mamy parę, no nie? Brawo.